Wielkanoc a Księżyc. Zabawnym jest fakt, iż nawet dzisiaj zjawisko obawy o Księżyc powraca, tak samo jak wiara w płaską Ziemię. Każdego roku wiele osób mnie zapytuje: Leszek, czy wiedziałeś, że już 2 tygodnie nie ma Księżyca? Coś jest nie tak. Wówczas wyjaśniam. Tuż przed Wielkanocą Księżyc wschodzi w dzień i zachodzi przed nocą. Ponieważ jest w nowiu, nie jest widoczny w dzień oraz w nocy, bo jest z drugiej strony Ziemi. Takie zjawisko powodowało brak obserwacji Księżyca wiele dni. Zwykły lud, nie widząc Księżyca, wpadał w popłoch, że Księżyc zaginął i nie wróci. Wielkanoc jest świętowaniem Wielkich Nocy bez Księżyca, gdy znowu powraca. Aktualnie jest obchodzone w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. Świętowanie pochodzi z czasów o wiele starszych niż nowa era, liczone od narodzin Jezusa. Pełnia Księżyca. Teleskop bardzo dobry, jednak filmowanie i fotografowanie smartfonem jest bardzo trudnym zadaniem, bo obraca się planeta, Księżyc porusza się względem Ziemi, co bardzo utrudnia, bo cały czas trzeba to korygować ręcznie. Nie mam jeszcze zestawu GOTO. I przydałoby się coś, co łączy smartfona z teleskopem i coś, co by połączyło aparat, lustrzankę z teleskopem. Wówczas można byłoby dużo wygodniej i lepiej sfotografować. Jeszcze lepszy byłby zestaw GOTO, który sam by śledził Księżyc. Nie musiałbym nic ustawiać, a tak co chwilę muszę coś ustawiać. Muszę podążać za Księżycem, który się przemieszcza. Ale frajda niesamowita. To, co widzicie Państwo u dołu po prawej, to jest krater Tycho, ten najjaśniejszy. I takie promieniste są odbicie od tego krateru, jakby materia, która uderzyła w powierzchnię Księżyca, poszła we wszystkich kierunkach. Bardzo spektakularne, zwraca moją uwagę od samego początku, kiedy obserwowałem Księżyc, od dzieciństwa, kiedy nawet jeszcze nie miałem teleskopu.